Cześć, siema, z tej strony Namichan i dzisiaj zaczynamy nową serię Back to School, co się robi na zakończenie szkoły, także teraz to wrzucimy. Jak ja nie lubię serii Back to School, jak ja nie lubię wracać do szkoły jako przez niego, ale nagram to dla was. Jak już pewnie zauważyliście, są ostatni tydzień wakacji. Dlatego też stwierdziłam, że zrobimy taki bonusik i zrobimy odcinek także w czwartek, żeby wam nie było tak przykro, że to się już kończy. Przygotowałam dzisiaj dla was 12 typów nauczycieli. Myślę, że każdy z was natknął się chociażby na 5, a może nawet na wszystkich. Ale żeby nie przedłużać, to zaczynamy! Łapkę w górę, to jest właśnie ten moment, bo to jest mega motywujące dla mnie, a wy później zapominacie o tych łapeczkach, chociaż wam się podoba. Nauczyciel z powołania, czyli typ, którego należy szukać ze świecą zapaloną lub nie. Chociaż będę szczera, nie wiem, czy ta świeca cokolwiek da, ale każdy ma swoje zboczenia i w to nie wnikam. To nauczyciel, który wkłada tak ogromną miłość w to, co robi, że potrafi nią zarazić niemalże każdego. Widać, że przedmiot, którego nauczę, to jego wielka pasja od lat, a mimo wszystko nadal poszerza horyzonty w swojej dziedzinie, by przekazywać jak najwięcej i jak najlepszą wiedzę swoim uczniom. Luzak! Typowy ziomal, który wbija do klasy, wygląda jak licealista, na korytarzu możesz go pomylić z uczniem, którego po prostu nie znasz. Pogadasz z nim na każdy możliwy temat, a im bardziej odbiega on od tematu lekcji, tym lepiej dla ciebie. Bo nagle zegarek zaczyna wrzeszczeć, że zostało zaledwie 5 minut lekcji. I teraz na szybcika wpisywanie tematu i streszczanie go w 5, max 8 zdaniach. A jak się znajdzie czas, to jeszcze można sprawdzić obecność. Chociaż najczęściej robi się to po lekcji i praktycznie każdemu wpisuje się obecność, nawet jeżeli na tej lekcji cię nie było. Wszyscy są zadowoleni i wyluzowani po takich 45 minutach. Choć może nie są one zbyt produktywne na tle innych 45 minut, na pewno ciężkiego szkolnego dnia są po prostu lepsze niż przerwa obiadowa. Hipokryta! Statut szkoły. Co? Nico. Przeczytajmy definicję z Wikipedii. Statut szkoły to podstawowy zbiór przepisów określających ustrój szkoły, a w szczególności jej organizację wewnętrzną oraz tryb pracy jej organów. No! Czyli wypluć i o kant roztrzaskać w tym przypadku! Znacie taki moment, kiedy nauczyciel czepia się każdej możliwej rzeczy twojego wizerunku? Kowalska, co tu znowu masz na twarzy? Podkład? Może jeszcze mam ci do szkoły przynieść łopatę, żebyś mogła go dobrze nakładać? Powie ci babka z full make-upem. A co ja tam widzę? Co ja tam widzę? Telefon? Telefon? No to teraz mi go daj! Rodzice sobie go odbiorą. Rodzice. Przepraszam, kochani, mąż dzwoni. Zaraz wracam. No co tam chciałeś, skarbie? Kochani, wpisuję wam sprawdzian na wtorek. Proszę pani, ale my już mamy jeden sprawdzian we wtorek, a w statucie jest napisane, że więcej być nie może. Jak jesteś taki mądry, to od razu dopisuję kartkóweczkę zaraz po. Mój przedmiot jest najważniejszy. To nauczyciel, który myśli, że jest panem tego świata. Można sobie rządzić na prawo, na lewo, do przodu i w tył. Tańczymy, walczyka, rym-pym-pym-pym. Bo przecież jego to prawo nie dotyczy. Tylko tej naiwnej bandy bachorów w ławeczkach. Taki typ to straszny hipokryta. Nie ma za grosz szacunku dla uczniów. Nawet nie próbuje wdrożyć się w panujące normy. A jak my się odezwiemy, to od razu, że robimy łachę, że w ogóle przychodzimy na te lekcje. Leń. Wchodzi do klasy, sprawdza obecność, chociaż nie. Od razu pyta uczniów, kogo dzisiaj nie ma, bo po prostu nie chcą się sprawdzać. Mnie dzisiaj nie ma! Bywają nawet tak leniwe typy, autentyk, że możesz mu powiedzieć jego imię i nazwisko, a on wpisze nieobecność randomowej osobie. Z bólem i cierpieniem poprowadzi to 10 minut lekcji. Katorga, stres, upał, przemęczenie, patologia i przede wszystkim szpinak. A potem na szczęście przyjdzie 35 minut odpoczynku. Bo zada uczniom 1 500 000 różnych zadań tak, żeby oni nie marudzili i czymś się zajmowali, a on w tym momencie odpali swojego smartfona, posprawdza jakieś info, poczyta sobie gazetki i różne tam takie. A w ogóle można odnieść wrażenie, że jeszcze częściej spogląda na zegar, żeby sprawdzić, która jest godzina, kiedy w końcu to się kończy, niż my. Mój przedmiot jest najważniejszy
najważniejszy. Nieważne, że masz 1 500 000 innych przedmiotów, bo w jej oczach one i tak nie istnieją. Często zasada kropeczki, czyli tak zwanego nieprzygotowania się na lekcje i możliwości po prostu nieodpowiadania tutaj, nie istnieje. Bo to jest przecież niedopuszczalne, żebyś czegoś nie zrobił, a tym bardziej nie umiał odpowiedzieć na pytanie. Gdy jednak powołasz się na tę zasadę, licz na to, że ty jako pierwszy wylądujesz przy tablicy. Zazwyczaj typ raczej nie jest lubiany przez uczniów, bo za grosz mu wyrozumiałości. Świeża sztuka, najlepiej od razu po studiach. Lekcje rozplanowane od pierwszej do ostatniej sekundy. Choć często przychodzi jako praktykant, po prostu nie może się doczekać tych momentów, kiedy przejmie całą lekcję. Można odnieść wrażenie, że dla niego to jest po prostu przejęcie wszechświata. Dyktuje notatki z prędkością światła, dlatego też tylko nieliczni potrafią je zanotować. Ale w końcu jego celem jest wbicie jak najwięcej w nasze głowy w jak najkrótszym czasie. Najlepiej zrobić 3 lekcje w 45 minut. Kochani, ja bardzo lubię placki. Placki się pieczą na mące z mlekiem i w ogóle, ale teraz już przejdźmy do szpinaku. Szpinak jest lepszy, bardziej pożywny, pogadajmy sobie o drzewach. Mimo wszystko jest to osoba raczej lubiana, ponieważ ma w sobie jeszcze taką szkolną normalność, taką uczniowską codzienność. Jest wyrozumiała, pomocna i życzliwa. Chętnie pomaga i stara się wytłumaczyć jak najdokładniej wszystko. W podstawówce to kobieta anioł. W gimnazjum idealna osoba, by cisnąć z niej bekę. A w liceum ładna, młoda babka, w sumie niczego sobie, if you know what I mean. Wymagający! Na lekcji cisza, jak makiem zasiał. Słychać tykanie zegara jedynie. Ciche oddechy, westchnięcia i szmery. Żadnych pstryków długopisów. Nic nie słychać, cisza w pizdu. Brzmiało jak tani opis horroru. Ale cóż, nauczycieli wymagających można podzielić na 3 typy. Tak, wiem, że są jeszcze wakacje, a ja ładuję w ciebie taki po prostu nawał wiedzy, ale szczerze mówiąc, warto to przyswoić. Wymagający, ale skuteczny. Wymagający, nieuczący. Wymagający, zastraszający. If you know what I mean. Ten pierwszy nie do końca jest lubiany, ponieważ ciśnie jak jasna cholera, ale z czasem zaczynasz zauważyć efekty tej nauki u samego siebie, ponieważ całe 45 minut uważnie poświęcasz właśnie tematowi lekcji i wynosisz z niej bardzo dużo. Jeżeli osobiście chcecie poznać typ drugi, to zapraszam do mojego starego liceum na fizykę. Bo najlepiej tutaj posiadać w ogóle wiedzę z zakresu studiów. Ale jeżeli chodzi o rozumienie treści zadania, to my musieliśmy tłumaczyć mu, bo jej po prostu nie rozumie. Pozdrawiam wszystkich matwizów z Kościana. A trzeci jest totalnie znienawidzony przez wszystkich. Ale tylko nieliczni potrafią iść do dyrektora i powiedzieć, jak to wygląda naprawdę. Lekcje to czysty terror. Wymuszanie nauki strachem. Wmawianie uczniowi, że jest nikim. Że nigdy nic nie osiągnie, że jest beznadziejny, że nie ma co się starać, bo ona i tak go nie przepuści. A to wszystko ma na celu zmotywować nas do nauki, żeby udowodnić jej, że wcale tak nie jest. Co jak co, ale dla mnie to jest totalny absurd. Nienawidzę takich nauczycieli, po prostu nienawidzę całym sercem. Miła nauczycielka, choć jest przewidywalna, a lekcje u niej to czysty standard, generalnie miło się tam siedzi, bo jest po prostu taka przyjemna atmosfera. Można by rzec, że to jest taka twoja dalsza ciocia. Pozwoli zjeść kanapeczki, wypić herbatkę, zapytać nam u ciebie, zawsze pocieszy. Takie typy najczęściej spotykane są w podstawówce. Nauczyciel, który możesz manipulować. Bezradny do tego stopnia, że jest mi go czasami wręcz żal. Bo potrafimy nim tak manipulować, że normalnie wciśniemy mu każdy możliwy kit. Przynajmniej z perspektywy szerszego oka. Bo jeżeli chodzi o perspektywy klasy, to jest naprawdę spoko. Zrobi z nami każde możliwe szaleństwo. Proszę pani, bo my dzisiaj idziemy na bagarę, idzie pani z nami. Nie ma takiej opcji. No nikt się nie dowie, niech pani z nami pójdzie. A jak się dyrekcja dowie? Postawimy pani piwo. No dobrze, a ja wam postawię lody. No dziwni! Jego cięte riposty rozwalam całą klasę na łopatki. Aż chce się chodzić na jego lekcje, bo żarty, które opowiada, są godne powtórzeniu ich kumplom na przerwie. Ten typ jest bardzo lubiany, ale trzeba uważać, by nie przesadzić. Bowiem granica pomiędzy żartami a ostrym wkurzeniem nauczyciela jest bardzo cienka. I czasami może się to skończyć źle. Równy gość. Podyskutujesz sobie z nim o życiu prywatnym nawet kosztem lekcji. Co u niego słychać? Dokąd jedzie na wakacje? Co wczoraj ugotował na obiadek? Lekcje są połączone po prostu z przyjemnymi pogawędkami. Co może nie są aż tak wydajne, ale mimo wszystko mnóstwo zapamiętujesz. Ponieważ istotne fakty, które powinieneś wynieść z lekcji, pamiętasz przez opowieści, na przykład o kocie swojej nauczycielki. Faworyzuję, bo mogę! Bez wątpienia każdy z nas zna taką sytuację, że któryś uczeń jest w kółko dupiony, natomiast drugi faworyzowany. Przeciętny uczeń spóźni się o 5 minut, nagle uwaga, do dyrektora jesteś beznadziejny i w ogóle najgorzej. Pupilek spóźni się o 20 minut, ale nic się nie stało, przecież każdemu się to zdarza. Random ściąga na sprawdzianie. Od razu praca jest zabierana, szmata, bez poprawy, najgorzej. Pff,
trzeba nie ściągać. Pupilek będzie ściągał. Skarbańku, a co ty tam tak zaglądasz do tego piórniczka? To tylko przepis na naleśniki, że żadna ściąga. To dobrze, ja też bardzo lubię naleśniki. O, może zrobimy jakieś razem? Dobrze. I tak na dzisiaj już tyle, kruszynki. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeżeli tak, to koniecznie zostawcie łapkę w górę, jeżeli jeszcze nie zrobiliście tego na początku. I dajcie mi znać w komentarzach, które typy nauczycieli Wy spotkaliście na swojej drodze, których jeszcze nie spotkaliście, a których w żadnym razie chcieć nie chcecie spotkać. Zapraszam oczywiście na wszystkie social media, mini media, a. Widzimy się w czwartek w kolejnym odcinku Back to School, a ja się dzisiaj już z Wami żegnam i... Elo! Widzimy się w czwartek, już to powiedziałam, elo. Łabędzie polem szły, pyryryry.